Podcast NSM. Nowoczesna sprzedaż i marketing. Odcinek 204. Cześć, nazywam się Szymon Negacz i swoją karierę zawodową skupiłem na rozwoju firm B2B. W ostatnich latach założyłem Wise Group, grupę pięciu firm, która między innymi przez doradztwo, szkolenia, usługi marketingowe, rekrutacyjne i technologiczne pomaga w rozwoju sprzedaży i marketingu w polskich firmach. Na co dzień jestem pasjonatem procesowego podejścia, technologii i zwinnego zarządzania, a swoją wiedzę przekazuję, bazując na prawdziwych przykładach. Jeżeli w swoim życiu zawodowym rozwijasz sprzedaż i marketing B2B, ten podcast nie pozwoli Ci się nudzić. Tytuł odcinka to Procesy kontra wolność jak błędne procesy mogą zniszczyć biznes. Cześć, witajcie, wam was gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku podcastu nowoczesna sprzedaż i marketing. Dzisiaj trochę jak za starych dobrych czasów zabrałem mikrofon do plecaka i wyjechałem. Siedzę właśnie w zakopanym, w lewej dłoni trzymam poduszkę, przystawiłem do mikrofonu, żeby ten dźwięk w waszych głośnikach jakkolwiek brzmiał. W prawej dłoni trzymam myszkę i przyglądam notatki do dzisiejszego odcinka, a który nie jest odcinkiem bylejakim. To znaczy, ten odcinek można powiedzieć, że został wymyślony. Przez was co jakiś czas na Instagramie na LinkedInie dostaje wiadomość, że taki to a taki przedsiębiorca zbudował firmę bez procesów, i co ja o tym myślę? Albo że taki i taki przedsiębiorca powiedział w wywiadzie, że jego zdaniem procesy, procedury są bez sensu, bo nikt ich nie czyta. Dokładnie rzecz biorąc, ten sam przedsiębiorca powiedział także w wywiadzie, że maile są bez sensu i też ich nie czyta. Natomiast tego akurat ludzie zdali się nie słyszeć. Natomiast postanowiłem podejść do tego tematu na poważnie i nagrać dla Was odcinek, którego próżno szukać na polskim YouTubie. Ja przynajmniej takiego nie znalazłem. Nie znalazłem też artykułów zbyt wielu, które by ten temat poruszały. Właśnie odcinek, w którym opowiem, jak to jest z tymi procesami, kiedy one wolność zabierają kiedy warto je wdrażać, jak warto je wdrażać, dlaczego być może część przedsiębiorców mówi, że zbudowała biznes bez procesów czy bez procedur i co to dla Was może oznaczać. Na koniec sobie w tym odcinku podyskutujemy też o tym, jak de facto moim zdaniem te procesy czy procedury powinno się w prawdziwym życiu wdrażać, i na koniec podam Wam przykłady tych, które na mnie w mojej karierze zawodowej wywarły największe wrażenie, też z perspektywy finansowej czy sukcesu finansowego wdrażania tych procesów. Także nie przedłużam, zachęcam Was do wysłuchania części merytorycznej. No dobrze, zacznijmy od tego, że w internecie rzeczywiście pojawiły się dwa główne głosy, jest to dwóch przedsiębiorców, którzy rozgłaszają dość szeroko. Że te procesy i procedury generalnie w rozwoju biznesu nie są potrzebne. I bardzo ciekawym przyczynkiem do moich rozmyślań na temat dzisiejszego odcinka jest to, że jestem klientem obu tych firm. <grych> no i obie te firmy mają procesy i procedury i je stosują. Mało tego, stosują je bardzo dobrze. I od tego zacząłem swoje rozważania. To znaczy, dlaczego dwóch przedsiębiorców, którzy ewidentnie zbudowali firmę procesowo, Mówi w internecie, że procesy, procedury są bez sensu, bo nikt ich nie czyta. Jest to bardzo ciekawe. Natomiast zanim zaczniemy głębsze rozważania na ten temat, chciałbym odpowiedzieć na jedno pytanie. Na potrzeby ostatniego finału Sex Angels przygotowywałem prezentację. W ramach tej prezentacji postanowiłem zrobić coś dużego, a mianowicie. Przeliczyłem, że dotychczas do końca 2023 roku przeanalizowaliśmy 1008 polskich firm. Jednocześnie okazało się, że wydaje nam się, Jesteśmy tego niemalże pewni, że nikt w Polsce nie przeanalizował więcej polskich firm pod kątem sprzedaży, marketingu, zarządzania, procesów, strategii i całego tego obrazka odpowiedzialnego za silnik wzrostu danego biznesu. Wydaje nam się, że żaden, żadna inna polska firma nie przeanalizowała w ostatnich czterech latach większej liczby polskich firm. No i ja z tego grona 1800 polskich firm wziąłem te, które najszybciej rosną, dokładnie rzecz biorąc, 50 z nich. I zacząłem na potrzeby tamtego wystąpienia szukać części wspólnych tych firm, i rzeczywiście wśród tych 50 przedsiębiorstw były firmy, które nie stawiały na procesy i procesowe zarządzanie. To nie ono było w sercu tych firm, jakby ich silnik wzrostu był zbudowany na czymś zupełnie, zupełnie innym. Więc jednoznacznie, odpowiadając na początku na pytanie, czy procesy naprawdę są niezbędne do rozwoju firmy, odpowiadam, nie, mam to potwierdzone według własnych danych na, na prawdziwych polskich filmach widzieliśmy je. Da się wspaniale rosnąć bez procesów. Kropka. Natomiast yy, to co jest ciekawsze w tym temacie, to to, że większość przedsiębiorców Dość pokrętnie rozumie procesy, procedury i instrukcje, które trzy w trójkę tworzą te osławione procesy. Procesy to są e, tak naprawdę określają, co należy zrobić i dlaczego. Procedura określa, w jaki sposób należy ten proces wykonać, a instrukcja, jak przeprowadzić procedurę, czyli dokładne działania. Tu naciśnij, tam zrób, tam spójrz. No i teraz w ostatnich latach wydaje mi się, że ISO. E, i oczywiście wskazywanie palcem na ISO jest w jakiś sposób tendencyjne. Natomiast rozprzestrzenienie się ISO w Polsce, tego standardu procesowania się firm, doprowadziło do tego, że na pewnym etapie mieliśmy masę firm okrążców, którzy mieli zestaw takich powiedzmy gotowych procedur, które wdrażali, żeby można było się wycertyfikować. Było to trochę malowanie trawy na zielono. Nie było to sensowne wdrożenia ISO, były to po prostu takie właśnie operacje malowania traf. No i y, to jest pierwsza kwestia, czyli na pewno ISO w jakiś sposób wpłynęło na błędne postrzeganie procesów jako właśnie idiotyczne instrukcje, które do, ni do niczego i nikomu nie są potrzebne. Co więcej, w bardzo wielu firmach y, te procesy, szczególnie w dużych organizacjach, są wdrożone w sposób absolutnie dramatyczny, to znaczy, to są de facto narzędzia represji, a nie y, coś, co ma ułatwiać prowadzenie biznesu. Y, I z tego wszystkiego y, zarówno z ISO, jak i błędnych wdrożeń. Wzięło się to, że, że w pewnych środowiskach staje się modne krytykowanie procesów. I też mówienie, że procesy, wiesz, to one zabierają ludziom wolność, zabierają kreatywność i przede wszystkim odbierają myślenie. I trochę tak jest, że w bardzo wielu, w bardzo wielu firmach te procesy kojarzą się z czymś. Co jakby prezes coś rozpisał, rozpisał 26 punktów na 50 stronach, zaniósł do swojego zespołu, kazał im to przeczytać i ci ludzie mieli to bezmyślnie robić. Rzeczywiście, w takim wydaniu nie wierzę, że procesy są w stanie komukolwiek w czymkolwiek pomóc. Wracając do liderów, którzy. Prowadzą te duże organizacje czy średnie i jednoznacznie mówią, że ludziom trzeba dać wolność, kreatywność, a nie budować procesy czy procedury, to paradoksalnie oni wszyscy stosują bardzo mocne procesowe zarządzanie. To znaczy, nawet ten sławny pan, który nie czyta maili i mówi, że procedury są bez sensu, ma bardzo mocno finansowo policzoną każdą swoją inwestycję, liczą ją z kilku perspektyw, zastanawiają się, gdzie co i jak poprawić. To, że jest tam wolność, nie zmienia faktu, że jest mocne procesowe zarządzanie i że oni nie podejmują decyzji w oparciu o przeczucie czy zaangażowanie czy cokolwiek. W prawie wszystkich tych firmach ci liderzy dają ludziom właśnie wolność, a ta wolność daje im możliwość popełniania błędów. To daje im możliwość eksperymentowania i w końcu układania rzeczywistości. Mimo tego, że mówią, że procedury są bez sensu, tak naprawdę mają procesowe zarządzanie, po prostu nie mają spisanych, nudnych, smutnych dokumentów, których, uwaga, my też spisanych nie mamy. I u wielu naszych klientów nie dochodzimy do tego etapu, spisujemy tylko te procesy czy procedury, które są najbardziej istotne, brzegowe dla biznesu. I to też spisujemy nie zawsze. Jest trafne, bo czasami nagrywamy je, czy dosłownie opisujemy gdzieś na jakimś materiale audio, bo, te, bo to też może być zrobione w ten sposób. Więc moi drodzy, na sam początek największe mity o procedurach: pierwszy mit: to właściciel układa jakiś proces, regulamin albo dyrektor, i on niesie tym ludziom, oni to czytają i robią. Wydaje mi się, że w prawdziwym środowisku biznesowym nie ma prawa to tak działać. Drugi mit: procesy zabierają wolność z mojej perspektywy, one dopiero dają wolność, bo kiedy jest jasność ustaleń i tego, że wiemy, na co się umówiliśmy ze sobą, to w ramach tego możemy być wolni i wciąż mieć sprawnie działającą organizację. I, i powtóruje mi każdy handlowiec, który pracuje w firmie, która ma masę kłód pod nogami. Wielu handlowców w bardzo wielu organizacjach jest de facto taką, taką siłą napędzaną przez prowizję prywatną, że ten człowiek pomimo wszystkiego potrafi zrobić tego deala z klientem. W całej masie firm, żeby uzyskać wycenę od jakiegoś inżyniera, to trzeba się nachodzić dwa tygodnie, przypominać o odsyłaniu maili, trzeba prosić kogoś, żeby przyszedł na spotkanie z klientem, czy w czymś pomógł, trzeba wyprosić szefa finansów, czy kogoś, żeby poprawił umowę, gdzieś łazić, kombinować i tak dalej. W bardzo wielu firmach to, to właśnie to nie jest wolność, że. One nie są procesowo poukładane, i ktoś musi walczyć z własną organizacją, żeby doprowadzić do deala. Więc drugi punkt. Procesy nie zabierają wolności, jeżeli są one przeprowadzone jakby w sposób, w który to zespół je tworzy i właśnie to oni są odpowiedzialni za procesy, a nie ten prezes czy dyrektor, który przyniósł coś i kazał to czytać. Mit trzeci. Nikt nie czyta procesów. Rzeczywiście, nikt ich nie czyta, chyba że one są naprawdę potrzebne. My widzimy we własnej organizacji, kiedy mamy nowych Sejsów czy nowego kogokolwiek, oni zaglądają w te rzeczy, które mamy rzeczywiście spisane, bo szukają odpowiedzi na pytania i to jest normalne. Ludzie czytają procesy po prostu wtedy, kiedy potrzebują je przeczytać. Jeżeli stworzyliście niepotrzebne procesy, to oni nigdy nie potrzebują ich przeczytać. To jest proste. Punkt czwarty. Czwarty mit. Procesy trzeba rozrysować w takiej mądrej notacji. B, jakiejś BPM-owej, w ogóle jeszcze innej, żeby one tak super mądro wyglądały. To jest ciekawe, słuchajcie, bo kiedy, e, kiedy mówimy umówmy się na coś, to nikt nie łapie notacji i nie zaczyna tego spisywać, ale kiedy pada słowo procesy i procedury, to ludziom odbija. Siadają przy komputerach, robią takie wielkie tabele, notacje, przejścia pomiędzy działami, w ogóle 8 dni pracy, żeby narysować ten proces. Nie zawsze muszą one być rozrysowane w tak w taki sposób. Czasami nawet mogą być to ustalenia ustne. I oczywiście, puryści Linu teraz dostają gorączki, ale naprawdę, tak jest. Piąty mit. Bez procesów nie da się rozwijać firmy. To już wiemy, to już było powiedziane w tym odcinku. Da się rozwijać, oczywiście, że tak. No i procesy zabijają kreatywność i myślenie. Z tym punktem nie zgadzam się, dlatego że kreatywność i myślenie ma największą wartość wtedy, kiedy jest ukierunkowane na coś. Jeżeli pada pytanie. W jaki sposób powinniśmy sprzedawać, to ta kreatywność i myślenie pracuje inaczej niż kiedy robimy element procesu i mówimy, jak możemy najszybciej przygotowywać oferty ze wszystkich firm na polskim rynku. Kreatywność i myślenie, stunelowane odpowiednio właśnie przy budowaniu procesów jest jeszcze bardziej wartościowe niż kiedy jesteśmy wszyscy wolni i robimy, co chcemy i jak chcemy. Trochę tą, tę część omita chciałbym zakończyć tym, że kiedy przeczytacie artykuły o stulatkach, o osobach, które długo żyły, to usłyszycie też, że stulatkowie niektórzy palili papierosy, pili alkohol do ostatnich lat życia i mimo wszystko żyli długo. Czemu zatem wszyscy nie palimy i nie pijemy? W związku z tym, że kilku z nich to robiło, no bo wiemy, że podobnie jak z dietą i ćwiczeniami, biznes to gra prawdopodobieństwa. Są rzeczy, które uprawdopodobniają Twój sukces, i takie, które trochę. To prawdopodobieństwo sukcesu obniżają. I z biznesem jest dokładnie tak samo jak ze zdrowiem. Jest to, czy, jest to równanie tysiąca zmiennych. Na przykład, firma bez procesów, w której ktoś świetnie potrafi rekrutować, ta firma jest niewielka i na dodatek yy, ma właśnie dużo wolności i dużo szacunku do siebie. Pewnie zakładam, że jest w stanie długo pociągnąć. Mało tego, jeżeli też firma jest oparta na niewielkiej liczbie dealów z niewielką liczbą klientów, ale wielomilionowych, pewnie też jesteśmy w stanie przeżyć bez procesów. Ale najciekawsze jest to, że procesy są najbardziej. Czy procesowe myślenie jest najbardziej naturalne dla przedsiębiorców z obszaru produkcji, logistyki, e-commerce. Dla nich myślenie procesowe jest w ogóle must have'em. I ciekawe jest to, że ci przedsiębiorcy, o których mówiłem na początku, którzy mówią, że procesy są niepotrzebne, to są przedsiębiorcy usługowi. Wszyscy z nich. Nie mam ani jednego przedsiębiorcy, który twierdzi, że procesowe zarządzanie i procedury są bez sensu, będący właścicielem firmy produkcyjnej, logistycznej, czy dużej firmy e-commerce'owej. I to jest, słuchajcie, super ciekawe, że dla nich co sprawia, że dla nich procesowe myślenie i procesowe zarządzanie jest w pewien sposób naturalne, Aha, no, bo, no bo tam już wchodzi do gry coś, co się nazywa powtarzalność. I tam, skoro walczą o powtarzalny rezultat, i walczą o, o też koszt w ramach tego powtarzalnego rezultatu no to nagle się okazuje że te procesy są istotne i że tym ludziom umożliwia to dbanie o to żeby wszystkie firmy że elementy firmy działały i współpracowały ze sobą myślenie procesowe sprawia że działanie firmy jest płynne i poprawia się komunikacja między ludźmi czyli podsumujmy tę pierwszą część oczywiście że procesowe zarządzanie nie zawsze i nie wszędzie jest konieczne. Kropka. E, oczywiście, że bez tego da się zbudować duży biznes. Oczywiście też, że na polskim rynku procesy, procedury w pewnych środowiskach stały się iście niemodne. Przez duże organizacje, przez ISO, właśnie przez nieodpowiednie wdrażanie tych procesów, czasami bezmyślne. Jest tutaj bardzo dużo złych przyzwyczajeń. E, no i dookoła tych procesów narosło kilka mitów. No, no i teraz e, zabierzmy się za to. To co generuje koszty przy braku procesów? Skoro firmy działają bez procesów, deklaratywnie twierdzą, że nie mają procesów, to oczywiście są w stanie działać bez nich, natomiast pewnym kosztem, gdzie ten koszt jest w stanie w organizacji się objawić? Opowiem Wam to na kilku przykładach. Przy braku procesów widzimy bardzo często, że wielu naszych klientów. W 5 lat wymyśliło to samo 50 razy. No bo zatrudniło 120 osób przez te 5 lat. Wśród tych 120 osób było 50 tych samych pomysłów, kiedy ci ludzie przychodzili do firmy. Każdy z nich organizował spotkanie wewnętrzne, żeby to przegadać, dowiadywał się albo i nie, że kiedyś coś podobnego robiliśmy, ale sumy to nie pamiętamy. Kropka. Przy braku procesowego myślenia w wielu firmach e, przez 5 lat wymyśla się to samo 50 razy. W działach sprzedaży w szczególności gdzie po prostu przetestujmy coldmail, ale już testowaliśmy rok temu, nam to nie działa. Spoko, przetestujmy coldmail. O, nie działa. No wiem, no bo testowaliśmy rok temu. Jakby <laughs> wiecie o co chodzi. Czyli firmy wydają bardzo dużo pieniędzy na powielanie tych samych działań i błędów z przeszłości, bo nie działają procesowo. Punkt drugi. Załóżmy, że coś w danej odnodze biznesu nie działa. Na przykład w sprzedaży. No i nie da się tego poprawić bez procesowego myślenia, no bo każdy pracuje inaczej, każdy jest wolny i w sumie to nie wiadomo, co jest błędem. Możemy się uciekać wtedy tylko w takie metody naprawcze, jak, nie wiem, spotkajmy się i dajmy mowę motywacyjną, albo zintegrujmy tych ludzi ze sobą, albo wyślijmy ich na szkolenie. Czyli takie punktowe działanie w rzeczywistości każdej z tych 20 osób w dziale sprzedaży, licząc, że. Jakoś nam to pomoże. A przy procesowym myśleniu wiedzielibyśmy, że sprzedaż dzieli się u nas na pięć głównych procesów, te dwa działają świetnie, bo mamy to pomierzone, te dwa działają średnio, a ten jeden działa do kitu. I wiedzielibyśmy, że tam należy szukać błędu. Mało tego, przy procesowym zarządzaniu wiedzielibyśmy też, że to nie zawsze osoba i persona handlowca jest winna słabym wynikom danego procesu. Być może coś jest nie tak z produktem, być może coś jest nie tak z procesami. Pomocniczymi gdzieś na poziomie logistyki, produkcji, dostarczania tej usługi. No właśnie, jak nie mamy w ogóle procesowego myślenia w organizacji, to trochę polegamy na tym, że będziemy mieli farta, że znajdziemy ten problem, no bo skoro każdy w tym dziale pracuje inaczej i ma swój własny pomysł i wolność. No to tutaj jest ogromny koszt biznesu. De facto, na naszych oczach, właśnie powoli bankrutuje tysiące polskich firm, które są właśnie zbudowane w ten sposób, bo u wyrosły z lat 90. bez procesowego zarządzania, wyrosły w taki sposób, można powiedzieć, naturalny, właśnie na kreatywności i zaangażowaniu, tylko że w tych organizacjach dzieje się coś strasznego rosły przez 10 lat na zaangażowaniu, bo uwaga, procesy da się zastąpić zaangażowaniem, już to ustaliliśmy. Ten handlowiec biegał, aż wybiegał. Zgodzimy się. No, ale problem jest taki, że w organizacjach, które mają po 10, 15, 20 lat, zaangażowanie w pewnym momencie ulatuje. Ekipa założycielska zaangażowanie ma już mniejsze. Bardziej przejmuje się chorobami, wnukami, dziećmi, whatever. Ekipa, która przyszła potem już tak zaangażowana nie jest. Być może na jakimś etapie zaczęliśmy rekrutować trochę gorzej. No i ten brak zaangażowania narasta, 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 aż doprowadza do tego, do czego doprowadza. No ale idźmy dalej. Punkt trzeci, gdzie organizacje tracą pieniądze na braku procesów. Słuchajcie, zatrudniliśmy mega speca i ten spec robi mega wyniki, bardzo dobre, ale nagle odchodzi. No i mimo, że ten spec odkrył masę rzeczy i robił bardzo wiele dobrze. No, to nikt nie wie, co on konkretnie robi. Więc teraz jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, to znaleźć kolejnego speca, który będzie równie specem jak ten poprzedni, ale ten nowy i tak będzie musiał wszystko odkryć od początku, no bo po tym poprzednim nic nie zostało. Nie mamy zbudowanych żadnych procesów, nie zamieniliśmy tego talentu, tego co w nim jest, w cokolwiek procesowego. Nie udało nam się tego nazwać, co sprawia, że ten człowiek odnosi sukcesy, czy jego entuzjazm, czy to, że pracuje dłużej, czy to, że robi coś bardziej dokładnie. Nie wiem. Nie udało nam się, w związku z tym szukamy nowego i to znowu się przydarza teraz w tysiącach organizacji, gdzie po prostu czekamy, aż znajdziemy super utalentowanego handlowca, który nas uratuje albo nie wiem, szefa sprzedaży, albo marketera, albo specjalista, albo szefa produkcji, whatever kogo. Po tym specu nie ma już śladu, a on wszystko zabrał ze sobą i to są ogromne straty. Punkt czwarty: dyskusje i błędy komunikacyjne pomiędzy działami. Słuchajcie, to jest niesamowite, to już opisaliśmy. Tutaj ten handlowiec łaził, aż wyłaził. Ale prawda jest taka, że to następuje też w wielu innych działach. To znaczy, procesy i procedury najbardziej sensowne w biznesie są na stykach działów. I na tym, że na przykład, co ma sprzedaż dostarczyć produkcji, żeby wyprodukowała, czyli czego potrzebuje produkcja od sprzedaży i tak dalej. I jak potem produkcja przekazuje informacje sprzedaży, żeby ona poszła do klienta, bo klient potrzebuje coś jeszcze i tak mógłbym mnożyć. I teraz dyskusje i błędy komunikacyjne pomiędzy działami. Są ogromne firmy, w których nie ma procesowego zarządzania i procesowego myślenia. Straty w przychodzie na poziomie myślałem, że to zrobisz, albo, ale nie zrobiłeś, nie odpisujesz, czekamy na coś nie wiadomo jak długo, w sumie nie wiadomo kiedy ci to wysłać. Na tym traci i biznes, i klient. To był punkt czwarty. E, punkt piąty i to jest, słuchajcie, koszt, który firmy zaczną płacić dopiero w najbliższych latach. Jeżeli nie macie procesowego myślenia i jakichkolwiek procesów, to nie jesteście w stanie nic automatyzować. Wszyscy są wolni, pracują jak chcą, w związku z tym nie ma miejsca na automatyzację. No bo gdzie? Skoro każdy pracuje inaczej, to nie da się nic zautomatyzować. No a okazuje się, że bardzo dużo dobrego można sobie zrobić, automatyzując wiele obszarów firmy, zamiast zatrudniać kolejne pięć osób. Naprawdę nie ma w tym wielkiej chwały. Punkt szósty. I jak sobie przejrzycie raporty. A dlaczego ludzie rotują? To rotują między innymi głównie dlatego, że się frustrują na wewnętrzny chaos firmy. Czyli właśnie na brak procesów i na wszystko, co wymieniłem wcześniej. Czyli brak procesów odnajduje swoją cenę między innymi też w odejściu bardzo dużych talentów i świetnych ludzi, którzy nie chcą pracować w chaosie. Kropka. Punkt siódmy. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że brak procesowego myślenia i podejścia łączenia firmy właśnie w ten płynny organizm bardzo wspiera budowę silosów. A silosy w organizacji bardzo spowalniają jej wzrost. Podam wam przykład. Mamy silos produkcja, sprzedaż i marketing, załóżmy. Trzy. Jest, jest oczywiście ich więcej. No i nie ma procesowego podejścia, nie ma procesowego myślenia. One są połączone tak, jak są połączone. Prezes poszedł do wszystkich tych trzech zespołów i powiedział: No, tam se poukładajcie tak, żeby było dobrze. Ufam wam, możecie być wolni. No i paradoksalnie, większość ustaleń pomiędzy działami to są trudne ustalenia. No bo jeden pomysł sprzedaży może sprawić, że ten od produkcji może się dotrudnić pięć osób. Jeden pomysł produkcji na wprowadzenie nowego produktu może sprawić, że w sprzedaży trzeba coś przemeblować. Jeden pomysł sprzedaży może oznaczać przemeblowanie całego marketingu. I teraz te silosy, jak są osobno i są właśnie tak zbudowane na wolności, to to bardzo wzmacnia istnienie tych silosów i wzmocnienie ich takiej, takiej własnej indywidualności. I to bardzo mocno wyklucza wdrażanie rozwiązań, które są dobre dla organizacji, ale nie są dobre dla jednego z tych silosów. No bo mamy królów na trzele każdego z nich i oni dbają o swój teren. I to jest, słuchajcie, szaleństwo. Brak procesowego myślenia na poziomie zarządu firmy wspomaga budowę silosów i ich rozwój, bo każdy z nich można powiedzieć, że non-stop umacnia swoją niezależność, mimo tego, że czasami może być ona szkodliwa dla biznesu. Straszne to jest, ale prawdziwe. Yy, punkt ósmy: biznes nieużony procesowo odpuszcza czasami kluczowe zadania. Analogia do sprzedaży. To się wydarzyło też w tysiącach firm. Dobra, pozyskujemy klientów, bo mamy, nie mamy klientów, nie mamy klientów, musimy ich pozyskać. Jeździmy na targi, robimy prospecting, w ogóle wszystko robimy. Ojejku, ile mamy klientów? Nie mamy czasu robić prospectingu i pozyskiwać ich na nowo, więc zajmijmy się teraz tymi klientami. I w czasie zajmowania się tymi klientami nie ma napływu nowych, w związku z tym nagle jest: ojejku, nie mamy klientów. No i. To się wydarza, słuchajcie, w tysiącach polskich firm. Non stop. Właśnie dlatego, że nie ma procesowego myślenia. To znaczy, nikt nie ustalił, że taki proces jak prospekting to się musi dziać stale i trzeba do tego zapewnić zasoby. I w ramach tej wolności być może ktoś tego nie zauważył. Po prostu najzwyczajniej w świecie. I punkt dziewiąty, już żeby to zamknąć, brak powtarzalnej jakości. I to jest często tak, że na przykład zależy na kogo trafisz, to taka będzie usługa, produkt czy coś tam. Brak powtarzalnej jakości ma ogromne koszty w biznesie, ponieważ klienci prędzej czy później odchodzą, bo nie ma powtarzalnej jakości. Tak naprawdę, jak badamy, słuchajcie, dlaczego zmieniasz dostawcę, dzwonimy do klientów klienta, co sprawia, że chcesz zmienić dostawcę, to właśnie brak powtarzalnej jakości jest jednym z najczęściej wymienianych czynników. Czyli teraz zwróćcie uwagę, czy jesteśmy w stanie e, zrobić to tak, że, e, że ludzie się dogadają, i, yy, i nie, będzie, nie będzie jednocześnie to zabieranie im wolności. Słuchajcie, wystarczy, że zamiast proces powiecie, jak tak robimy, to działa najlepiej. <słuchaj> Słuchajcie, po prostu przestańcie nazywać to procesami i procedurami. Najlepsze praktyki to są. Albo tak się umówiliśmy, że tak będziemy robić, albo testowaliśmy różne opcje i wyszło nam, że to jest najlepsze. I słuchajcie, jak przestaniemy używać słowo proces, to masa ludzi mówi, no, no tak, tak się umówiliśmy, to tak się umówmy. I słuchajcie, to jest, to jest kosmiczne, no bo jak procesy powinny wyglądać w prawdziwym życiu? Punkt pierwszy. Bierzemy problem. Kosztowny, trudny, żmudny i smutny problem. Dlaczego ci, pro, ci ludzie z produkcji, e, powiedziałem wyżej, że są na tak z procesami? A no, bo oni mieli problem. Problem mieli z jakością produktu, z ceną produktu, z czasem produkcji, z wykorzystaniem produkcji, z masą spraw, które tu ogromny problem, tak naprawdę. I teraz zwróćcie uwagę, bierzemy dookoła tego problemu. Gromadzimy zespół. Jaki zespół? Najlepiej tych ludzi, no bo jeżeli mamy nie zabierać im wolności, kreatywności i myślenia, no to musimy ich zebrać. I mapujemy, jak to teraz robimy. Mapujemy, czyli Proces SIS wygląda tak. Robimy to, potem to, potem to, potem to, a potem to. I teraz słuchajcie, piękna część, dyskusja. Gdzie to, co robimy ma dziury, a gdzie nie działa, a jak może działać lepiej. A jak reagują na ten proces interesanci tego procesu, czyli klient, jak on się czuje, jak my mu tak robimy? A, tak się czuje. No to nie fajnie się czuje. Co on myśli, jak tak robimy? Jak się zachowuje, jak tak robimy? Co chce z nami zrobić, jak tak robimy? A jak możemy tym ludziom ułatwić, interesantom procesu? Możemy im ułatwić życie. A co możemy tutaj zautomatyzować? A jak możemy to przyspieszyć? Nie trochę, tylko o 90%, bo to nas zmusi do kompletnie zmiany paradygmatu myślenia. A jak możemy zrobić to znacznie taniej? To jest, słuchajcie, dla mnie budowanie procesów. Po prostu wziąłem problem, zgromadziłem zespół, zmapowałem, co robimy i dyskutujemy. I teraz, słuchajcie, jest rozwiązanie. I nieważne, czy to rozwiązanie jest dobre, to naprawdę nie jest istotne. Nie zmierzyłem to rozwiązanie i wróciłem do niego, poprawiłem je za jakiś czas. Koniec. Kropka. To jest koniec absolutny filozofii dookoła procesów w biznesie. Tak powinno to działać. Te procesy, o których słyszycie na YouTubie, czy na wywiadach, że to złe, bo nikt nie czyta, to jest w ogóle jakaś. Jakieś poplątanie z pomyleniem, słuchajcie, bo to nie o to w tym chodzi. Intencja nie jest taka, że my mamy coś rozpisać, ludzie mają to czytać i nigdy tego nie zmieniać. Intencja jest taka, że mamy znaleźć problem, określić z czego on wynika i poprawić to, jak pracujemy, żeby nie występował. To jest esencja naszego działania w kontekście procesów. Albo jak to zrobić, żeby konkurować jednym procesem. Więc stary, nie da się konkurować z jednym procesem. A guzik, prawda. Bo ja kiedyś poznałem firmę, która pracowała na rynku, na którym było w ogóle 1200 dostawców, masa cała. I w roku, to był nie wiem, 2015-2014, prezes zaczął automatyzować. Słuchajcie, i zautomatyzował kluczowy proces. Handlowcy. Wyceniali dla klientów, dla resellerów dokładnie, produkty. Reseller wysyłał part number, handlowiec wyceniał i reseller czekał na wycenę. I teraz uwaga: Im szybciej reseller dostał wycenę, tym szybciej mógł to wycenić swoim klientom. Kropka. Zgodzicie się. Im szybciej reseller dostawał wycenę, tym, tym częściej odzywał się do danej firmy, bo wiedział, że zawsze mu wycenią. No i prezes zrobił coś absolutnie wspaniałego. W tym 2014 czy 2015 wymyślił cały proces wycen i zrobił to w taki sposób, że zatrudnił trzech 4 deweloperów. Oni wykodzili system, w który handlowy tylko ten part number wrzucał, i algorytm pokazywał mu, e, który part number gdzie i za ile może być u tego klienta w 5 sekund. Nie w 15 minut, że ten handlowy gdzieś tam łaził po Excelach, szukał tych dostawców, gdzieś wysyłał do wyceny i tak dalej. Nie. Zmusił w tym 2.14, 2.15 wszystkich dostawców, powiedział jak nie będziecie nam wysyłali w nocy CSV-ek ze Stanami i cenami, to w ogóle nie, nie współpracujemy. Wymusił to i zbudował proces, który stał się fundamentem wzrostu tego biznesu. Jeden. Czyli wziął konkretny problem, zgromadził, zmapował zespół, jak ci handlowcy to szukają, zrobił dyskusję, znalazł rozwiązanie i je wdrożył. Drugi przykład. Nasz klient to jest jeden z najstarszych naszych klientów. Wspólnie działamy, wzrośliśmy razem od 20 do 80 milionów przez 4 lata, mówię o kliencie oczywiście. I jeden szczególnie istotny proces zaważył bardzo mocno na wzroście tej firmy. Okazuje się, że zrobiliśmy proces znajdowania potencjału w nowych klientach, którzy zalogowali się do e-commerce jako nowy klient. Był proces polegający na tym, że analizujemy, czy to jest klient z potencjałem czy nie. Jak z potencjałem, to szedł do handlowca, tam był ułożony skrypt, on dzwonił, się spotykał i było z tego bazyliard biznesu. Piękny i prosty proces. Trzeci przykład. Mamy uczestnika Akademii IRS-em, który jednym prostym procesem zrobił Bayer personę, skrócił wdrożenie handlowca z 10 do 2 miesięcy. I kiedy handlowiec przychodził do pracy, dostawał puzle, słuchajcie, puzle. Tu są problemy klientów, a tu są nasze propozycje wartości. Połącz to. I on łączył. I na podstawie tego szybko handlowiec złapał, co gdzie jaki problem rozwiązuje udanego klienta. A potem było jeszcze lepiej. To znaczy przyszedł taki klient z takimi trzema problemami o czym byś temu klientowi powiedział z naszej oferty, że może mieć dla niego sens? Pyk, drugie ćwiczenie. I tym prostym procesem wdrożeniowym skrócił czas wdrożenia o w ogóle 80% praktycznie, niesamowite. Kolejny proces na poziomie wycen, firma IT, bardzo duża firma z Wrocławia, miała taki problem, że właśnie handlowcy zanim do, nie dostali w ogóle wycenę od, od technicznych, to klient już dawno kupił gdzieś indziej. Takie życie, nie? I zbudowaliśmy proces dookoła tego, zmieniliśmy całkiem zespół, mapę procesów zmieniliśmy. Postawiliśmy tam ludzi dwóch, którzy pomagają w tym i tak dalej. Skuteczność sprzedaży wzrosła z dwóch do chyba dwudziestu paru procent, bo na pierwszym kolu był odpowiedni techniczny pyk, wszystko się działo do doby, było ustalone jak to zrobimy. To są, słuchajcie, procesy. Kolejny przykład: firma, która miała aplikację sasową zlokalizowana w Małopolsce, miała problem taki, że szła do różnych klientów, robiła prospecting i i niestety skuteczność była praktycznie zerowa. No i okazało się, że to jakby proces jest dobry, ale argumentacja nasza jest błędna. I kiedy ją zmieniliśmy, to skuteczność nam w ogóle wzrosła przekosmicznie. Nie mówiliśmy o tym, że to jest fajna aplikacja w dużym uproszczeniu, tylko znaleźliśmy jeden problem grupy docelowej, który był bardzo silny i nauczyliśmy się o nim opowiadać. I skuteczność skoczyła nam kilkunastokrotnie. I teraz, oczywiście, że przyszedł nowy handlowiec i powiedział: Ale ja chcę być wolny, kreatywny i myśleć, więc ja tak nie będę robił, spróbuję inaczej. I oni mówią. Spoko, stary, nie ma problemu, spróbuj inaczej. Jak będziesz miał lepiej, lepsze wyniki, to wtedy będziemy działali tak jak ty. I <laughs> nic się nie dzieje. I on siadał, robił tak jak uważał i miał zero skuteczności. I mówił: No, dobra, to pokaż ten proces. I mógłbym, słuchajcie, tak mnożyć. Procesowe myślenie nie chodzi w nim o to, żeby ludzie bezmyślnie czytali instrukcje, albo bezmyślnie słuchali tego, co prezes chce, żeby oni robili. To nie o to chodzi w procesowym myśleniu. W procesowym myśleniu chodzi o to, że bierzemy biznesowy problem, gromadzimy tych ludzi, dyskutujemy, jak to zrobić lepiej i szybciej niż rynek, a proces jest nam potrzebny tylko po to, żeby utrwalić ten pomysł, a potem go zmierzyć i poprawić ten pomysł, i jeszcze poprawić, i jeszcze poprawić. Na przykład nasz proces sprzedaży to jest coś, co poprawiamy co miesiąc, co tydzień, non-stop. I nie robię tego ja. Jako prezes robią to moi ludzie, którzy są wolni, kreatywni i mogą myśleć. Tylko, że ramy, które są dookoła tego wszystkiego, umożliwiają im kanalizować to myślenie i tą kreatywność i dzięki temu rodzić po prostu lepsze pomysły. A jak nowy handlowiec czy ktokolwiek do firmy przychodzi, to nie musi odkrywać koła od zera, bo on już wtedy wie: Słuchaj, tak robimy kwalifikacje, bo ci klienci nigdy nie kupują tam ci to, tam ci się to, tam ci owam to. Tak nie sprzedajemy, bo wiemy, że to jest najdroższa opcja. Tutaj będziesz miał największą skuteczność i poświęcisz na to najmniej czasu. W taki sposób robimy to, w taki tamto, w taki siamto, w taki owamto. I ten człowiek nie robi nam wyników, słuchajcie, nie wiem, za trzy lata, tylko robi za miesiąc, bo wiemy, jak działa nasz biznes. A dokładniej rzecz biorąc, to biznes sam wie, jak działa <laughs> ten biznes, bo to jest, słuchajcie, ciekawe. Wiele firm w Polsce działa, ale prezes nie ma pojęcia czemu. On oczywiście łazi na wywiady i mówi, no, bo mamy świetnych ludzi, ale nie wie, co jest tak naprawdę tym silnikiem napędzającym wzrost tej firmy. I bardzo wiele branż, szczególnie jedną mam serdecznie na myśli, nie wiedząc dlaczego rośnie, albo wiedząc, niektórzy wiedzieli, a rośli dlatego, że popyt był skrajnie większy od podaży i robiąc najgłupsze rzeczy w najgorszy sposób wciąż dało się rosnąć. No to teraz, kiedy popyt spadł, widzimy, jak te firmy powoli lecą na dno. I mają po prostu masę problemów. Czyli podsumowując, tak wiem, że niektórzy przedsiębiorcy deklaratywnie uważają, że nie robią procesów. Tak wiem, co do tego doprowadziło, co sprawia, że ludzie do procesów są negatywnie nastawieni. Wiem, że jest cała masa mitów o procesach i o procesowym myśleniu. Wiem też, i wy już też wiecie, gdzie generalnie ten brak procesowego myślenia może budzić. Koszty w firmie. Wiem też, że procesy to nie jest głupi dokument, który mam czytać i coś robić, tylko one są po to, żeby utrwalić mocną przewagę konkurencyjną naszej firmy, utrwalić ją i pomóc ją później poprawić. I w końcu wiecie też, znacie już kilka przykładów bardzo fajnych procesów. Oczywiście e, przykładów mogą być o wiele, o wiele więcej. Natomiast liczę, że na koniec tego odcinka, jak, jak przestaniecie nazywać procesy procedurami, tylko powiecie jak tak robimy, to działa najlepiej. Tak to nazwijcie. Albo najlepsze praktyki, albo y, nie wiem, poradnik handlowca, obojętnie, ale nie procesy. Oj, procesy to ja nie chcę. To to będzie świetnie działać. I słuchajcie, Mówię, ten nagrywam ten odcinek jako człowiek, który w 2012 roku powiedział do konsultanta zewnętrznego, że jest. No nie powiem, co powiedział, co powiedziałem dokładnie, ale generalnie intencje miałem tak, żebym powiedzieć, że jego kompetencje nie są szczególnie wysokie, bo chciał mi wmówić, że w sprzedaży da się wdrożyć proces. I ja mu powiedziałem, w ogóle, człowiek, ty masz. No, no, nie mogę tego powiedzieć, ale nic w życiu nie widziałeś, nigdzie nie byłeś. Naprawdę, nic po prostu. Sprzedaż to jest, słuchaj, zawsze inna. To każdy klient jest inny, tutaj nic nie da się ustawić, rozumiesz, bracie, tu po prostu idź i uciekaj stąd szybko i daleko. I nagrywam to jako człowiek, który kiedyś powiedział to na głos i wierzył w to, że tak jest i przeszedłem tę drogę. I, I zbudowałem organizację, która pracuje procesowo i w której ludzie są wolni, są kreatywni i myślą. I przeradzamy tą wolność i kreatywność w bardzo mądre działanie. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie, ale właśnie o to w tym chodzi. Poprawiamy się, bo wiemy, jak to poprawiać. Wiemy, jak utrwalać w firmie dobre pomysły. Wiemy, że jak ktoś coś u nas wymyśli i to będzie świetne, to wiemy, jak zachować to w naszej organizacji i jak użyć tego do wzrostu. I tego Wam wszystkim, słuchacze, drodzy, życzę. Wdrażajcie procesy odpowiedzialnie, nie każcie ludziom robić rzeczy, bo bo lubicie ludziom raz kazać zrobić rzeczy, tylko zajmujcie się rozwiązywaniem problemów biznesowych. To od tego są procesy. I bez sensu procesować miejsca i działy, w których tych problemów nie ma. Bo jeżeli nie ma problemu, to po co Wam procesy? Tyle. Dzięki Wam bardzo za część merytoryczną. Zostańcie jeszcze chwilę i przed nami kilka ogłoszeń. Moi drodzy, moi drodzy, a w tym odcinku nie lada gratka, dlatego że dla pierwszych 100 słuchaczy, e, kod rabatowy o treści podcast umożliwi wam zakup dowolnego szkolenia otwartego naszej firmy z 10% rabatem. Pierwsze 100 osób, 10% rabatu. Obojętnie, czy kupujecie pojedyncze szkolenie, czy kupujecie pakiet. Kiedy wejdziecie do nas na stronę, najbardziej popularnym szkoleniem jest oczywiście machina, do niej dam link w opisie tego odcinka. Machina B2B, która pokazuje jak robić prospecting, jak sprzedawać, jak to połączyć z marketingiem i jak na koniec zmierzyć. Potem jest machina B2B 2.0. 2.0 pokazuje jak zbudować procesy, strategie oraz jak właśnie Poprawiać z zespołami te procesy i jak je mierzyć. To jest Machina B2B 2.0 mocno połączona z tematem dzisiejszego odcinka. Machina B2B 3.0 to jest szkolenie Iwony Borawskiej, które pokazuje, w jaki sposób zarządzać zespołem, jak robić oceny, jak premiować, z której strony, gdzie, dlaczego i tak dalej. Kwestia typowo zarządcza, niekoniecznie związana ze strategią i z procesami. Następnie Machina B2B 4.0, nowość Filipa Kulikowskiego, która pokazuje, jak Połączyć te wszystkie procesy z narzędziami IT i z automatyzacjami, jak to zrobić w organizacji tak, żeby było zrobione mądrze. I w końcu marketing B2B, lead generation: jak ułożyć marketing B2B w firmach. Wszystkie te szkolenia są dostępne u nas na stronie. Większość osób, i to jest prawda, decyduje się na zakup pakietu pakiet dla zarządzających pod machiną B2B. Ma cztery szkolenia, bo tam jest i machina B2B, i 2.0, i 3.0, i marketing B2B Lead Generation. To jest duży pakiet, wystarcza na dużo pracy w firmie, wystarcza też na dużo awansów. Wiele osób okazuje się, że awansowała w swoich strukturach. Dostajemy dużo takich wiadomości po przejściu machin. I to jest piękne, słuchajcie. Można się z tego cieszyć i po prostu zwyczajnie być z tego dumnym. A Wy teraz jeszcze możecie wykorzystać kod rabatowy. Podcast. W związku z tym zachęcam Was do wyjścia w link w opisie. Zrobię tak, żeby był na samej górze a i tam jesteście w stanie wejść głębiej, dokonać zakupu i zacząć naukę od razu, teraz, kiedy słuchacie tego podcastu. Nawet nie musicie czekać. A tyle, jeżeli chodzi o to, promocję szkoleniową, kod rabatowy. Podcast. Mam dla Was jeszcze tradycyjne ogłoszenia o pracy, no bo warto też je przeczytać. Na hirewise.pl łamane na praca znajdziecie aktualnie dużo ogłoszeń, a wśród nich m.in. Szukamy KAMA dla Platformy Logistycznej do Pracy w Warszawie. Szukamy specjalisty do spraw wsparcia sprzedaży dla firmy, która łączy automatyzację RPA z AI do pracy w Krakowie. Szukamy New Business Development Managera dla firmy z branży opakowaniowej do pracy w okolicach Poznania. Prisal's dla firmy z w branży etykiet do pracy w Toruniu oraz opiekuna klienta dla wiodącego producenta mikrocementu do pracy hybrydowej i w pruszkowie. Tyle w tym odcinku. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć!